Blackbird singing in the dead of night. Boom, boo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, 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 for your life. Boom, doo, doo, boom, boom, you will hold wings and learn to fly. Boom, 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 for your life. Boom, doo, doo, boom, boom, you will hold wings. Po śmierci Mieszka władzę książęcą w Polsce objął Bolesław Chrobry. Za jego panowania do Polski przyłączono Milsko i Łużyce oraz Grody Czerwieńskie. Również na jakiś czas zajęto Morawy. W 1025 roku Bolesław koronował się na pierwszego króla Polski. Jesteśmy na imprezie zatytułowanej Bitwa o Łużyce. Jest to impreza mająca na celu upamiętnienie pokoju budziszyńskiego, tysiąclecia tego pokoju, zawarcia pokoju pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II i też przyłączenia Łużyc do granic Polski. Całe te wydarzenia związane są z zawarciem pokoju budziszyńskiego, zwanego pokojem budziszyńskim, gdyż dokładnie historycy nie wiedzą, w którym miejscu został on zawarty. Prawdopodobnie był to Budziszyn, ale to jest to przypuszczenie. Do tego pokoju doszło po wielu, wielu starciach pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II, które pochłonęły masę ofiar, pieniędzy, czasu, także walki były bardzo zajadłe i zaciekłe. W końcu po długich bojach pokonany został Henryk II, a Bolesław Chrobry wystawił mu określone warunki. Jednym z tych warunków było przyłączenie Łużyc oraz innych ziem do ziemi polskich w ramach tego, że Henryk II przegrał te starcia i był jakby w gorszej pozycji. Innym ciekawym warunkiem było to, że Henryk II miał zgodzić się na ślub Bolesława Chrobrego z córką bogatego możnowładcy, bardzo wpływowego, Odą. Ten ślub miał przypieczętować jakby dokonania i rozmowy pokojowe oraz wzmocnić pozycję obu władców i jakby zapobiegać kolejnym konfliktom. Także małżeństwo było tutaj wykorzystywane do zdobycia jakby koligacji, które powodowały zmniejszenie napięć między tymi dwoma władcami. To jest jedna rzecz. Trzecią rzeczą, takim bardzo fajnym upominkiem i ukłonem w stronę Chrobrego i jego waleczności i jakby wynikiem tego, że wygrał, to było podarowanie przez Henryka II 300 wojów, czy wsparcie go też w walkach i w wyprawach na Ruś Kijowską, gdzie każdy miecz i każda włócznia była na wagę złota. W programie imprezy mamy inscenizację bitwy o Łużyce, starcie pomiędzy wojskami, właściwie rekonstrukcję starcia pomiędzy wojskami Bolesława Chrobrego a Henryka II. W programie mamy również przedstawienie walk, wojów indywidualnych, treningi, manewry, różnego rodzaju prezentacje uzbrojenia wczesnośredniowiecznego z okresu X wieku. Na tą imprezę zaprosiliśmy naszych znajomych i przyjaciół z różnych krajów. Razem tworzymy tak zwany sojusz pod nazwą Armia Bolesława, czy też Red Wing. W skład tej grupy wchodzą drużyny z całego świata, m.in. z Anglii, Słowacji, Czech, Niemiec, Polski, Ukrainy, Norwegii, także inne osoby, pojedyncze osoby, powiedzmy z Białorusi i tak dalej. Drużyna wojów Bolesława Chrobrego była ściśle zhierarchizowana. Najbliższe otoczenie króla, składające się z najbardziej wiernych i doświadczonych i najlepiej uposażonych wojowników, stanowiących jego gwardię, nazywano witeziami. Junakami nazywano młodych, jeszcze niedoświadczonych wojowników, lecz posiadających kompletne uzbrojenie i wyposażenie. Kandydatów na drużynników nazywano z kolei otrokami. Korzystano też z zaciągu cudzoziemskiego, tak jak to uczynił Bolesław Chrobry, zabierając na wyprawę na Kijów w 1018 roku wojów Henryka II. Wojna z Jarosławem Mądrym zakończyła się przyłączeniem do Polski Grodów Czerwieńskich.
Grupa Wojów Serbo-Użyckich Białobok została założona około 12 lat temu przeze mnie i przez kolegę Andrzeja Świderskiego. Zaczęliśmy to po prostu z pasją, bardzo interesował nas czasy wczesnego średniowiecza. Chcieliśmy się zająć historią naszego regionu, z którego pochodzimy, czyli dokładnie Łużyc, dawnych Łużyc, które tutaj się znajdowały. Łużyce miały zawsze fascynujący język, nieco odrębną kulturę, inne wzornictwo niż reszta jakby części Polski. Sama grupa wzoruje się na znaleziskach, również takich typowo serbo-użyckich, na przykład w naszym sztandarze znajduje się jelonek, który był znaleziony na toporze w Żaganiu, falki różnego rodzaju, które były znalezione na monetach z regionów typowo serbo-użyckich i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy jeżdżą na różnego rodzaju festiwale, rekonstrukcje bitew, potyczki, spotkania, manewry. Żyjemy historią, czujemy tą historię, propagujemy tą historię, chcemy tą historią zarazić jakby młode pokolenie i jakby dać możliwość edukacji, takiej żywej edukacji historii poprzez nasze działania, zapraszania innych do wspólnych działań, organizowanie imprez takich jak ta, czy eventów i wciąganie w to jak największej ilości młodzieży, przedstawianie naszej bogatej kultury, z której się wywodzimy, ziem i tych ziem i historii, która jest z nią związana. Na polskich wczesnośredniowiecznych stołach można było skosztować kilka gatunków kaszy, grochu, bobu, grzybów suszonych, kiszonych, mięsa i ryb, słoninę, sery, masło, jaja, miód, którym słodzono potrawy, mięso zaś solono i wędzono. To, co teraz my zaliczamy, Ślikata! Ślikata! Na zdrowie! Na ogień, wojsko użra się! Jeden wojsko użra się! Jeden wojsko... Żuwedu syszka poju! Musu katku sławy drut! Nie brakło w tej najdawniejszej kuchni polskiej i jarzyn. Jadano ogórki świeże i kiszone, marchew, kapustę, rzepę, czosnek, cebulę. Wcześniej niż w innych krajach zachodniej Europy zadomowiły się w kuchni polskiej kminek i pietruszka. Sadzono jabłonie, wiśnie, czereśnie, śliwy, grusze oraz uprawiano winorośli. Chleb otaczano niemal religijną czcią. Popularne były zupy piwne oraz winne. Na dworze Bolesława Chrobrego nie mogło zabraknąć niczego z wymienionych wyżej. Bardzo miło. Dobre? Smakuje wam? Dobra. Jesteśmy tu przedstawicielami grupy Armii Bolesława. Mamy takie zgrupowanie wojów, którzy jeździmy pod tą nazwą na Woli między innymi. A tutaj mamy manewry, a zarazem obchodzimy rocznicę, tysięczną rocznicą podpisania pokoju budziczyńskiego między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem, cesarzem niemieckim. W sumie jeździmy po całym świecie. Polska, no to wiadomo, Woli, największa impreza rekonstrukcyjna wczesnego średniowiecza. Jeździmy do Francji, do Ulfordu, na Słowację, na Utgard, Anglia, Dania, Niemcy. Prawdę mówiąc, nie brakuje nas chyba nigdzie. Nasze zgrupowanie Armia Bolesława to jest typowa rekonstrukcja czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele jego wojska, armii, spotykając się na przykład na Wolinie, walczymy przeciwko armii Jonsborga, które są naszymi jakby tam przeciwnikami na Wolinie. Walki są bardzo zacięte, to są największe walki, wychodzi tam 800 walczących ludzi po 400 na stronę. Bo pokój budziczyński był zawarty na wiosnę 1018 roku, natomiast wyprawa kijowska Bolesława Chrobrego na Ruś była w lipcu.
Mieliśmy okazję być organizatorami również tej właśnie imprezy, która się nazywała Bitwa nad Bugiem. Była to w miejscowości Chrubieszów, gdzie zjechali się rekonstruktorzy, którzy przedstawiali tą inscenizację. A to tym razem mamy odwróconą kolejność, więc jesteśmy dopiero podpisani traktatu. Zresztą owocowało się tym, że Henryk, cesarz niemiecki, dał posiłki Bolesławowi na wyprawę kijowską. Cesarz niemiecki Henryk razem z swoimi doradcami i z posłami polskimi omawiają traktat. Henryk się zgadza na podpisanie, w tym momencie pojawia się Bolesław Chrobry, traktat jest podpisany i mamy pokój budziszyński. I Bolesław ma wolne ręce i może uderzyć na Kijów. Traktat budziszyński został zawarty ze względu na to, że wojna polsko-niemiecka toczyła się od kilku lat już, nie? Potyczki wiecznie na pograniczu. Przewaga była po różnych stronach. Raz była przewaga Henryka, cesarza niemieckiego, raz Bolesława Chrobrego. Natomiast nastąpił taki moment, że Henryk zaczął mieć kłopoty wewnętrzne w kraju, a dokładniej we Włoszech. I musiał się bardziej zająć Italią i swoimi sprawami włoskimi i niemieckimi. I w tym momencie musiał odpuścić jakby Bolesławowi Chrobremu. Więc dla niego najlepszym wyjściem było w tym momencie zawarcie pokoju. Wiadomo, że przy okazji jakby powiedzmy złamał pokój, złamał sojusz z księciem kijowskim, bo mieli oni zawarty. I to powodowało również, że dostał właśnie Bolesław Chrobry te posiłki od niej. Inscenizację na Bitwę nad Bugiem organizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi z drużyny Grodów Czerwieńskich. Było to jedna z największych chyba inscenizacji w ogóle, bo mieliśmy ponad 20-30 koni na inscenizacji. To jest bardzo dużo na wczesnośredniowiecznej, gdzie tych koni jest mało. Staramy się ich wprowadzać jak najwięcej. Natomiast jest to kosztowne. To nie jest już coś, co przychodzi bardzo, bardzo tanio. Natomiast udało nam się dogadać z konnicą. Była bardzo dynamiczna, bardzo się podobała. Nasze uzbrojenie, nasze opancerzenie jest zrobione na podstawie replik znalezisk archeologicznych. Staramy się, żeby one były jak najbliższe temu. Wykonają to najlepsi rzemieślnicy w Polsce, w Europie. Podstawową bronią to są toporki, duny, czekany, włócznie, oszczepy. Bardzo, bardzo wielki, szeroki segment uzbrojenia i opancerzenia. Wojny Bolesława Chrobrego z Henrykiem II trwały z przerwami 15 lat. W tym czasie zdobywano i odbijano sobie Budziszyn, staczano większe lub mniejsze bitwy. Kulminacją zmagań była bohaterska i skuteczna obrona grodów Niemczy w 1017 roku, gdzie cesarz niemiecki poniósł sromotną klęskę, która skłoniła go do podpisania pokoju na polskich warunkach. Jestem członkiem drużyny bojów serbo-brzyskich Białoboch i od drugi dzień pikniku historycznego związanego z pokojem budziszyńskim, to jest milenium roku 1018. W tej chwili w drugi dzień pikniku odbywają się warsztaty z walki wczesnośredniowiecznej prowadzone przez wojów z naszej drużyny, z drużyny Białoboch oraz z Federacji Wojów Red Wing Armia Bolesława, która bierze udział w rekonstrukcjach historycznych na terenie całego kraju. To są ludzie też z Ukrainy, z Francji, z Niemiec, Bractwa, nawet z Nowej Zelandii. Koledzy demonstrują, jak walczono dawniej, w czasach, w których żyli wojowie wczesnośredniowieczni. Uczą walki mieczami, toporami. Głównie trenujemy szyki i ugrupowania, manewrujemy, stosujemy różne ruchy wojsk i staramy się odtworzyć to, jak kiedyś ludzie wojowali, poruszali się na polu bitwy. Tutaj demonstrujemy turystom i innym osobom zainteresowanym właśnie sposób walki. W grę wchodzą miecze, tarcze, topory, topory długie, włócznie. Rekonstrukcją historyczną zajmuję się od 19 lat. W tym czasie m.in. współtworzyłem Bractwo Rycerskie Zamku Czocha. Zainicjowałem i z trzema kolegami stworzyliśmy Zielonogórskie Bractwo Rycerskie, później przemianowane na Bractwo Rycerskie Zielonej Góry. Z tego bractwa wyłoniła się grupa zajmująca wczesnym średniowieczem, drużyna wojów Białoboch. Był to twór na potrzeby realizacji filmu Stara Baśń Jerzego Hoffmana, gdzie wzięliśmy udział przy drużynie wojów Jantar. I te wszystkie lata sprawiły to, że
wzbogacała się moja kolekcja kostiumów, rekwizytów, sprzętów wszelakich, bo wraz z kolegami zajmujemy się nie tylko wczesnym średniowieczem, ale i najróżniejszymi okresami od starożytności po współczesne pole walki. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu już padł pomysł, że na Łużycach odbędzie się trening, można to nazwać Federacji Wojowników Armia Bolesława Red Wing, skupiająca kilkanaście drużyn z całej Europy. I pierwotnie miało to się odbyć na terenie grodu w Brzeźniku, pełnowymiarowy gród pod Bolesławcem. Jednak z uwagi na to, że termin był zajęty, a tylko ten termin był możliwy do realizacji, poprosiłem pana Jurgena Bergmana, właściciela obiektu. Po polskiej stronie jest to niewielka część wsi Bielawa Dolna w gminie Pieńsk. Po niemieckiej stronie jest to cały kompleks przebogatej, można powiedzieć, cywilizacji. Ale tutaj stworzyliśmy pomysł, stworzyliśmy scenariusz i zaprosiliśmy drużyny chorągwi Federacji Red Wing. I odbyło się. Pomimo tego, że pogoda spłatała nam wczoraj psikusa, bo jeszcze dwa dni temu było parnie, skwarnie, przepięknie. Wczoraj już mrzawiło, jak to sama nazwa Łużyce w starosłowiańskim języku znacza, czyli bagna, ługi i tak dalej. Państwo wielkomorawskie powstało na początku IX wieku. Za panowania Mojmira I przyjęło chrzest w 1822 roku. Kolejny władca postanowił zwrócić się w kierunku Cesarstwa Bizantyjskiego. Przypuszczalnie z tego powodu w 863 roku działalność misyjną zaczęli prowadzić Cyryl i Metody. Wkrótce powstały liczne murowane kościoły, najwięcej ich było w grodzie w Mikulczycach. Szczyt ekspansji Wielkich Moraw przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 871-894. Kiedy w ich skład wchodziły tereny dzisiejszych Węgier i Słowacji, a także Czechy, Łużyce i Zakarpacie. W konsekwencji osłabienia wewnętrznego i węgierskiego najazdu państwo wielkomorawskie upadło w latach 902-907, po 87 latach swego istnienia. Jesteśmy z Krakowa, nazywamy się Tyrhirt, zajmujemy się rekonstrukcją realiów życia średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Odtwarzamy tutaj stroje, realia życia ludzi mieszkających w Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii. Za mną siedzą reprezentantki drużyny Wotrzina Rarok, jesteśmy z Krakowa. My zajmujemy się rekonstrukcją terenów wczesnośredniowiecznej Rusi, zarówno rekonstrukcją strojów, jak i życia codziennego. Przyjechaliśmy na Wolin po raz kolejny. Jest to jeden z naszych ważniejszych wydarzeń w ciągu roku, w ciągu rekonstrukcji. Jest to jeden z największych festiwali, dla nas bardzo istotny z tego względu, że odbywa się tutaj największa bitwa z tego okresu, w której bierze udział bardzo dużo uczestników. Dla dziewczyn, które nie bierzemy udziału w bitwie, jest to interesująca impreza pod względem ilości warsztatów i możliwości poszerzenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach, czy w rzemieślnictwie, czy też gotowaniu. I mamy też możliwość zobaczenia wielu rekonstrukcji elementów strojów, zrobienia zakupów i tak, żeby ubogacić swoje stroje, a także powiększyć swoje zbiory przedmiotów życia codziennego, które były stosowane we wczesnym średniowieczu. Co dzień zajmujemy się utrzymaniem obozu w porządku, gotujemy naszym wojom. Również w momencie, kiedy panowie idą do bitwy, nosimy im wodę, żeby ich jakby jakoś orzeźwić w trakcie. W międzyczasie, jeżeli mamy czas, jeżeli mamy chwilę wolnego, zajmujemy się naszymi takimi własnymi rzeczami, szyjemy, wymieniamy się też doświadczeniami, mamy możliwość
podyskutowania z różnymi ludźmi z różnych części świata, więc od nich też się sporo uczymy. Czyli na pewno po tym Wolinie nam bardzo się spodobało, w szczególności, że nasi chłopcy wygrali wczoraj bitwę i pokonali, dokładnie rozgnietli wroga. I to było dla nas bardzo ekscytujące. Dawno się tak nie ubawiłam. Ich ciężka praca została wynagrodzona, bo bardzo co tydzień nasi chłopcy razem trenują i ćwiczą, więc to na nich jest bardzo ważne. Że może siła w ramionach mu wystarczy! Rzucił się na potwory. Dalej się siedem! Uległ jednak! Jej chwytom nie uciekł! I wydawało się już, że potworzyca dosiadła go! I dostrzegł miecz przepotężny, którego nie dźwignąłby normalny człowiek, jarzący się niezwykłym blaskiem! Sięgnął po niego! A ten magicznie rozbryznął i przepołowił oszalał. Przyjechałem tutaj ze swoją grupą, która się nazywa Dziady Borowe. Odtwarzamy Dziadoszan. Moja przygoda z Wolinem zaczęła się już dość dobrych 10 lat temu. Pierwszy raz przyjechałem tutaj jako turysta, bez historycznych ubrań i tak dalej. Zawsze fascynowali mnie Wikingowie, szczególnie od tej strony instrumentalnej. Swego czasu bardzo dużo muzyki black metalowej słuchałem, która gdzieś tam dosyć mocno się wiąże z historią norweską, z Wikingami i tak dalej, i czerpię z tych wpływów pełnymi garściami. Gust muzyczny się zmienił przez ostatnie paręnaście lat, a pasja do historii została. Gdy przyjechałem tutaj pierwszy raz, zakochałem się i stwierdziłem, że nie, następnym razem trzeba to zrobić już porządnie i wziąć udział od tej strony właśnie prawidłowej, czyli jako twórca i to było to. Mamy tutaj kupę przyjaciół. Teraz nie mieszkam już w Polsce, więc jest to troszeczkę bardziej kłopotliwe, ale niestety w zeszłym roku na przykład opuściłem z tego powodu Wolin i bardzo, bardzo żałowałem. Potrzebuję tego do życia. Dla mnie jest to drzewo bez korzeni, usycha. Trzeba swoje korzenie pielęgnować, szczególnie jeśli jest się gdzieś tam na obczyźnie. Nigdy nie wolno zapominać, kim się jest i skąd się wywodzi człowiek i dokąd zmierza. Kazimierz Odnowiciel po śmierci ojca, Mieszka II, objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państw. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd udał się do Niemiec. W kraju zapanował chaos. Brak centralnej władzy spowodował samowolę, a nawet utworzenie na części terytorium niezależnego państewka Macława. Wkrótce wrócił on do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej. Jesteśmy w trakcie imprezy historycznej Pobieda 1047. Jest to impreza nawiązująca do bitwy Kazimierza Odnowiciela z Palatynem Mazowsza Masławem. W roku 1047 najprawdopodobniej na polach właśnie pod Pobiedziskami spotkały się dwie armie. Wracający z Niemiec Kazimierz Odnowiciel, posiłkowany przez doborowy oddział Niemców, a także dużą armię ruską wielkiego księcia Jarosława Mądrego, starła się tutaj na tych polach z potężną armią Mazowszan pod zbuntowanym Palatynem Masławem, wspieranych z kolei przez Pomorzan i Prusów. Wynik bitwy dosyć jasny. Masław Polek, armia prusko-mazowiecko-pomorska została rozbita. Kazimierz Odnowiciel jakby przywrócił władanie Piastów nad tym terenem, a jeszcze dalej udało mu się w konsekwencji podbić Pomorze Gdańskie, gdyż wojska pomorskie zostały w tej bitwie pobite.
Pobieda po starosłowiańsku to jest oczywiście zwycięstwo, stąd też nazwa miasta Pobiedziska wywodzi się właśnie od tego historycznego zwycięstwa. Jest też druga legenda, która skupia się na pobiadaniu, czyli Pobiedziska od pobiadania i podobno tutaj w okolicach obiad spożyli Lech, Czech i Rus. Natomiast my oczywiście propagujemy historię związaną z bitwą Kazimierza Odnowiciela z Masławem. Jestem szefem drużyny Grodu Pobiedziska, komesem Grodu Pobiedziska. Tym punktem programu Pobiedy 1047 jest drużynowy turniej wojów. Drużynowy turniej wojów składa się z sześciu konkurencji. Za nami pierwszego dnia mamy już strzelanie z łuku, rzuty oszczepami, strzelanie z kuszy wałowej oblężniczej, które prowadziliśmy jakby z wieży bramnej. A oprócz tego na sam koniec korona konkurencja, czyli bitwa na mostach, w której udział wzięło aż 13 drużyn pięcioosobowych, co jak na Wielkopolskę jest no, chyba najlepszym wynikiem już od kilku lat. Jeździmy na imprezy w całej Polsce, odwiedzamy Trzcinicę, Karpacką Troję, bywamy w Santoku, w Lubuskim, Radzim, Grzybowski Turniej Wojów, Wolin oczywiście i można by wymienić jeszcze kilka imprez tutaj w Wielkopolsce, natomiast naszą drugą sztandarową imprezę organizowaną w Grodzie, ostatni tydzień kwietnia jest Wiec Piastowski, w przyszłym roku będziemy mieli już czwartą edycję i jest to impreza, która głównie skupia się już na indywidualnych dokonaniach wojów. Tak, Pobieda 1047, zmagania drużynowe, na Wiecu głównie już zmagania indywidualne. Wczesne średniowiecze tak naprawdę jest najbardziej tajemniczym jeszcze tak okresem. Początki państwa polskiego są do tej pory naprawdę niewyjaśnione, także pozostaje dosyć spora opcja na domniemywania. Późne średniowiecze, historia doskonale znana, szczegółowa, nie ma tam już żadnej dowolności, także nas to aż tak bardzo już nie interesuje, a poza tym jakby walka we wczesnym średniowieczu jest dużo bardziej ostra, hardkorowa, bo kontuzjogenna, także sprzęt jest dużo lżejszy, opancerzenie jest lżejsze. Jest to bardziej niebezpieczne. Ludzie, którzy lubią duże ryzyko, raczej biją się we wczesnym średniowieczu. Nie liczę oczywiście profesjonalnych walk rycerskich, czyli tak zwanego HMB w późnym średniowieczu. No, moim zdaniem nie da się porównać takich imprez i bitew wczesnośredniowiecznych jak u nas czy na Wolinie, prawda, z imprezami późnośredniowiecznymi. Tu jest konkretna walka, tam bardziej inscenizacja. Także podsumowując może, turniej na mostach wygrały Smoki Sigurda, oprócz tego oczywiście odwiedziło nas Bractwo Wojowników Kruki, drużyna Bieloboch, tak, serbsko-łużycka, Walknut Hirt z Gorzowa, Lelum Polelum z Gniezna, Almogowar z Wielkopolski, Woje Siemomysła i mógłbym jeszcze tak wymieniać, musiałbym wziąć listę, po prostu nie chciałbym nikogo tak pominąć i po prostu obrazić. Medwiedzisy trzeba wspomnieć, jeszcze trzecie miejsce na mostach, Gryfy ze Szczecina, Dęby ze Szczecina i jeszcze pewnie kilka innych drużyn mógłbym wymówić. W Polsce nie ma wiernej rekonstrukcji Grodu Piastkowskiego, bo jest to po prostu z finansowych względów niemożliwe do zrealizowania. Trzeba by zbudować drewnianoziemny wał, który co kilka lat trzeba by było rozbierać i go po prostu budować od nowa. Nawet muzeów wspieranych przez państwo nie stać na tego typu zabiegi. No, to jest ubiór już takiego bogatego wojownika, dowódcy, już kolor samych szat jakby świadczy o tym, czy butów, że rekonstruuje tak komesa wojewodę, czyli dowódcę całej drużyny. Mamy pas, mamy kaletkę, czyli taką ichniejszy powiedzmy, tak torebkę na różne drobiazgi, spodnie, tak owijacze, buty. No i oczywiście do bitwy całe opancerzenie łącznie ze wszystkimi elementami, czyli zbroja, pod to przeszywanica, hełm i rękawice. Tak, z utwardzanej woskiem skóry po to, żeby po prostu tłumić te wszystkie uderzenia, no i oczywiście zapobiegać kontuzjom. Kazimierz Odnowiciel zmarł 19 marca 1058 roku w Poznaniu i został pochowany w tamtejszej katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła. Podczas swojego długiego, trwającego 18 lat panowania doprowadził do przywrócenia państwowości polskiej i odzyskał dla Piastów państwo w takich granicach, jakich otrzymał je od Mieszka II.